W Galerii Veneda ponownie zagościł teatr. Wszystko za sprawą spektaklu Czerwony Kapturek, który jest częścią 33. spotkań teatralnych Walizka – Moje Miasto. No, to pomysł! No, szybko, szybko! Uszyję go, uszyję go! O, o tutaj mam czerwony aksamit! Szybko, uszyję go z czerwonego aksamitu! A, zaraz, aksamit mam! A gdzie ja mam igłę? Gdzie ja mam igłę? Oto dzisiaj jest ta klasyczna bajka Czerwony Kapturek w mojej adaptacji, mojej reżyserii, a scenografię wykonała Dagmara Jemioła-Hryniewicka. I wypilnie to odzyska siły. Zanieś jej to szybko. To znowu to. Czekaj. Idź zaraz, póki nie ma wielkiego upału. Dobrze, no musiał to. Czekaj. A patrz pod nogi, żebyś nie upadła i nie rozbiła butelki. Dobrze, mamusiu, to czekaj. Jeśli chodzi o Czerwonego Kapturka, to bardzo mocno tak przedstawiam tę wersję oryginalną. No tak doszedłem do wniosku, że ona ma największe znaczenie i najwięcej daje jakichś wartości dla dzieci. A oczywiście ta struktura adaptacji słowna jest już moja, to już jako autor, to tam swoje niektóre rzeczy wnoszę do tego tekstu, jak również rozwiązania całej przestrzeni, bo będzie ta baśń opowiadana z punktu widzenia krawca. A babunia się ucieszy, gdy nazbiera jej pełen bukiet. Jest jeszcze przecież dość wcześnie. Na pewno zdążę na czas. O, na pewno, na pewno. Chodź, zaśpiewamy twoją ulubioną piosenkę. Zgoda, książę. Niam, niam. Dobra, będę do babki. Jesteśmy teatrem objazdowym. Odwiedzamy różne ośrodki kultury no, w całej Polsce, jak również za granicą. Ja bardzo lubię grać dla publiczności dziecięcej, gdyż tak od tych najmłodszych lat kształtuje się gust teatralny tych jeszcze podświadomie kształtuje się gust teatralny tych odbiorców. Gdzie jest babcia? W domu babci nie ma babci. Tobie się nie podoba. Zawsze, gdy przychodzi. Wiecie, że to mi się nie podoba? Nie ładnie. Wiem. Wezmę nożyce i rozetnę wilkowi brzuch. Może jeszcze uda się uratować babcię. I tak strasznie była w brzuchu wilka, ale na szczęście pan myśliwy uratował i mnie, i babcię. Nie wiem, jak mogę się panu odwdzięczyć. Ależ, moje drogie panie, wszak to mój obowiązek. Pomagać słabym, a karać złych. I to mi się podoba!